Serdecznie dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Zabierając głos w imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Polska PSL Kukiz 15, chcę się odnieść do przedstawionego projektu. Otóż to, co powiedział mój poprzednik, pan poseł Busz, rzeczywiście projekt został przygotowany w sposób skandaliczny. On nie nadawał się, gdybyśmy chcieli być konsekwentnie, do przyjęcia przez komisję. Po pierwsze, że nie było autora znanego, trzeba było poszukiwać autora, a później te zmiany i tutaj, gdyby nie biuro legislacyjne, to prawdopodobnie byśmy tego projektu na komisji nie przerobili. Ale wracając do sedna, ten projekt dotyczy tak naprawdę na dzień dzisiejszy jednej ustawy, jednego problemu systemu energetycznego u nas w Polsce i tak zwanej ustawy o rynku mocy, ustawy mocowej nazywanej w skrócie. Od kiedy PiS przejął władzę, jest w stałym sporze z Komisją Europejską dotyczących rozwiązań w zakresie energii. Moglibyśmy tutaj wymieniać te wszystkie przypadki, które miały miejsce. Ten konflikt jest, ten spór jest nieustający i tylko opóźnia wprowadzenie wielu dobrych rozwiązań, bądź uniemożliwia nawet skorzystanie ze środków pomocowych, wstawia w dużej niepewności system energetyczny. Dzisiaj system energetyczny jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Wiele czynników na to się złożyło. Zamrożenie cen energii elektrycznej przed 2 laty, gdzie narażono na duże straty spółki energetyczne. Włączenie w system energetyczny sektora wydobywczego, gdzie pomoc kopalniom powodowała to, że duże straty ponosił system energetyczny i dzisiaj jest problem. I z kolei w tej chwili zamrożenie, tak prawdę mówiąc, cen na energię elektryczną też jest niekorzystne. W międzyczasie wprowadzono tak zwany rynek mocowy, ustawę, która ma wspierać modernizację systemu energetycznego w Polsce. Na to mają składać się obywatele, mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Od początku postulowaliśmy, że jest to złe rozwiązanie. Głosowaliśmy przeciwko temu rozwiązaniu. Ono miało wejść od września bieżącego roku. Ze względu na sytuację gospodarczo-ekonomiczną powodowaną pandemią, to rozwiązanie zostało przesunięte na 1 stycznia 2021, czyli za kilka miesięcy wejdzie. Co to daje? Co to powoduje? Otóż no niestety odbiorcy energii elektrycznej w Polsce będą musieli zrzucić się na system energetyczny, który powinien być modernizowany w wysokości około 6 miliardów złotych, minimum 6 miliardów złotych. To w tej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, trudnej sytuacji dla gospodarstw domowych, a szczególnie dla przedsiębiorstw, które w tej chwili mają ogromne problemy, jest niebezpieczne i nie można do tego dopuścić. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło projekt, który odłoży wprowadzenie tej ustawy powodującej podwyżki cen energii elektrycznej od stycznia przyszłego roku do czasu, kiedy będziemy mieć ustabilizowaną sytuację gospodarczą, kiedy doprowadzimy do stabilizacji gospodarstw, do przedsiębiorstw państwowych, jak również poprawi się sytuacja materialna gospodarstw domowych. 6 miliardów złotych rocznie to nie jest taka mała kwota, to odczują wszyscy w miesięcznych rachunkach.
Dlatego złożyliśmy taki projekt, żeby co najmniej o rok, a jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, to do tego momentu, kiedy będzie lepsza sytuacja ekonomiczna. Nie można dzisiaj obciążać obywateli Polaków dodatkowymi podatkami, bo to jest podatek na remont instalacji, które w tej chwili już zaczynają się blokować, nie są wydolne. Do tego doprowadziła nieodpowiedzialna polityka w zakresie energetyki. Wszystkie te takie głosy podskakiwania, brak odpowiedzialnych decyzji zdecydowanych doprowadził do tego, że system energetyczny w Polsce staje się niewydolny. My będziemy popierać ten projekt ustawy, oczywiście, o ile on zostanie poprawiony, bo generalnie to zależy od tego, jakie te poprawki tam zostały zgłoszone, bo na komisji tego nie zgłoszono. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Bardzo dziękuję panu posłowi.